Ony, Duda Jacek, Garda Nowa Dęba, mistrz Polski z 2017 roku z Nowej Dęby w rodzinnym mieście. Jacek zafundował swojemu klubowi złoto, a jego rywalem Kacper Nowicki. Kacper Nowicki reprezentuje klub Szamotuły Boxing Team. Dobra akcja Dudy, poprawka jeszcze raz z prawej. Nowicki tutaj stara się powstrzymywać Dudę tym lewym prostym, no mało skutecznie, kolejny prawy, taki szeroko wyprowadzany sierp ląduje na głowie Nowickiego. W tej kategorii wagowej było 11 zawodników. Zaskakuje Duda Nowickiego tym prawym, mocno bitym ciosem. Teraz bardzo ładny prawy na dół Dudy, który przycisnął do lin Nowickiego. Kolejna prawa i jeszcze jedna prawa Dudy ląduje na głowie Nowickiego Kacpra. Dobry finisz Dudy. Bardzo ładne lewe proste, poprawka prawym. Akcent w tych 10 sekundach, naprawdę w wykonaniu Dudy świetny. No na pewno nie jest to przypadkowy mistrz z zeszłego roku. Oczywiście myślę tutaj o Jacku Dudzie. Powtórzę jeszcze raz. Garda Nowa Dęba. Rozpoczęła się runda druga pojedynku finałowego w kategorii wagowej do 91 kg czerwony strój. Jacek Duda, jego rywalem jest Kacper Nowicki w niebieskim komplecie. Całkowicie neutralizuje tutaj swoim pressingiem Duda Nowickiego, który po prostu się gubi, nie wykorzystuje tych lewych prostych, które naprawdę ma momentami bardzo ładne, ale zbyt rzadkie i tutaj Duda spokojnie przedziera się. Kolejny bardzo mocny prawy sierpowy Dudy.
Dobry lewy prosty Dudy. No sięgnął teraz tym prawym, ale nie doszedł celu. Ładna kontra Nowickiego, ale musi dojść, musi wyjść prawy. No jednym ciosem nie zatrzyma Dudy absolutnie tutaj Nowicki, który sprytnie i bardzo ładnie wyprowadzał ten lewy prosty. Niemniej jednak brak szarpnięcia prawą ręką spowodował, że Duda przeszedł do kontrataku i teraz on tutaj chce zadać jak najwięcej celnych ciosów. Sędzią ligowym tego pojedynku jest pan Krzysztof Grzelak. Charakterystyczna fryzura. No muszę powiedzieć, że naprawdę jeżeli chodzi o tą młodzież, która tutaj się zaprezentowała w Ciechocinku, myślę oczywiście o sędziach, bardzo, bardzo pozytywne na mnie wrażenie wywarli ci młodzi adepci sztuki sędziowskiej, dyscypliny olimpijskiej, boks. No na pewno kolejna zmiana, która się szykuje, nie będzie złym materiałem do zdobywania sędziowskich szczytów z olimpiadami włącznie. Ładna akcja na zakończenie rundy drugiej w wykonaniu Dudy. Tak jak mówiłem, 11 zawodników dla obydwu, jest to trzeci pojedynek. Duda w pierwszym pojedynku pokonał przez RSC w pierwszym rundzie Bartosza Stefańskiego z Herosa Pabianice, w drugim jednogłośnie na punkty wygrał z Jakubem Guźlińskim, boks Polonia Świdnica. No i dzisiaj finał z Kacprem Nowickim. Kacper Nowicki natomiast w pojedynku ćwierćfinałowym wygrał z Bartłomiejem Mazurem, MKS drugie liceum Chełm. Przez RSC w drugiej rundzie, w walce drugiej, pokonał jednogłośnie na punkty Bartosza Głomskiego z KS Boxing Team Chojnice. No Duda tutaj wygrał na pewno dwa pierwsze starcia tego pojedynku. Teraz ładny taki zaśtepowo-sierpowy lewy cios w wykonaniu Nowickiego, skuteczny i celny, wylądował na głowie Dudy. Przestrzelił prawym sierpem Duda. Dobra podwójna lewa prosta Nowickiego, tam próbował jeszcze prawym hakiem na wątrobę strzelić. No ma wątpliwości Duda tutaj co do prawego sierpowego w jego wykonaniu, a orzeczeniu przez sędziego ringowego. O, mocny prawy hak w wykonaniu Nowickiego, wylądował na szczęce Dudy, ten jednak niezrażony. Takim obrotem sprawy w dalszym ciągu naciera w trzecim starciu.
No przebudził się w trzecim starciu Nowicki i tutaj naprawdę sprawia w końcówce bardzo dobre wrażenie. Nie zwalnia tempa również i Duda i obserwujemy bardzo ciekawe trzecie starcie w końcówce w wykonaniu obydwu zawodników. Ostatnie 10 sekund trzeciej rundy finałowego pojedynku w wadze do 91 kg. Przechodzi do historii, szanowni państwo, za moment werdykt sędziowski. Pozostał nam jeszcze jeden pojedynek w najcięższej kategorii plus 91 kg, ale o tym za chwilę, skupmy się na werdykcie sędziowskim. Obydwaj zawodnicy w skupieniu oczekują na te sakramentalne słowa. Wygrywa jednogłośnie na punkty i zdobywa tytuł mistrza Polski, spikera zawodów. No ja myślę, że tutaj Duda wygrał wyraźnie dwie rundy. W trzeciej ta walka się wyrównała. Duda Jacek, 4-1. No takie werdykty są też w boksie, ale myślę, że tutaj Duda jak najbardziej zasłużenie wygrywa ten pojedynek i na pewno się cieszy z kolejnego tytułu mistrza Polski. Zaraz poproszę go do naszego stanowiska. I zapraszam do deklaracji.